Jeden z nich jest dolu, ten rok. To osoby, które stoją bliżej sceny. I oczywiście witam wszystkich tych, którzy do nas doszli i pojawili się z nami u nas tutaj na rynku wielkim w Zamościu i bardzo się cieszymy z tego powodu, że Państwo są. Brawa dla Was! O, jak fajnie. Słuchajcie, wiecie, że pokazujemy dzisiaj w całej Polsce. Ba, będziemy też w TVP Polonia w późniejszym czasie emitowani i pokazujemy całemu światu, że w Zamościu fajnie się bawi, tak? Słuchajcie, i liczę właśnie na to, 25, wchodzimy na antenę telewizyjnej dwójki i już wtedy w ogóle rozpalamy po prostu zamojski rynek do czerwoności. Ale zanim antena, chciałbym zaprosić prawdziwego gospodarza Zamościa i dzisiejszej imprezy, pana prezydenta Andrzeja Wnuka, poproszę o brawa! Dobry wieczór, panie prezydencie. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Panie prezydencie, skąd pomysł na to, by zaprosić telewizyjną dwójkę z trasą koncertową Lato, Muzyka, Zabawa do Zamościa? 4 lata temu, kiedy postanowiliśmy, że rozruszamy Zamość, jak był Sylwester, później majówki, postawiliśmy sobie za cel, że zrobimy taką imprezę, gdzie ci wszyscy artyści, którzy byli, będą razem w jednym miejscu jednego dnia. I dzisiaj się to udało. I dzisiaj się to udało i rozumiem, że jesteście w 100% przygotowani, żeby właśnie stało się to, o czym mówiłem, rozgrzać cały świat, nie tylko Polskę. No ale to trzeba zapytać Państwa, jesteście przygotowani? Uda się? Głośniej, uda się? Na czyj występ szczególnie Pan dzisiaj czeka? No, szanowni Państwo, Daniel Reynolds, który tutaj już był z naszą orkiestrą symfoniczną i występował w Zamościu, to jest gwiazda sama w sobie, ale przecież mamy tutaj mnóstwo wielkich osobistości. Mamy Michała Szpaka, Natalię Szreder, ale przede wszystkim mamy chłopaka z Zamościa kogo? Rafał Brzozowski! Tak jest, dzisiaj rozmawialiśmy z Rafałem i będzie ten wątek poruszony podczas koncertu. Brawa dla Rafała! Brawa! Tak jest, Rafał otworzy na tym kanale
tym specjalnym utworze dzisiejszy koncert. To jest... ludzi otwartych, twierdza otwarta i takie to jest miasto, zobaczcie, prawda? Brawa! Głośniej, słuchajcie, brawa dla was, Zamość! No to panie prezydencie, to jest ten moment, żeby pan zaprosił mieszkańców Zamościa i gości na koncert Lato, Muzyka, Zabawa. Szanowni państwo, zapraszamy już za chwileczkę na tej scenie naprawdę czołówka krajowych gwiazd i zagranicznych. No i przede wszystkim goście nasi specjalni. Mam nadzieję, że będziecie traktować ich jak gości, bo to są nasi goście. Więc musimy im pokazać, że w Zamościu świetnie się bawimy. A nie, mamy jeszcze pytanie do naszego reżysera. Konrad, jak mamy pierwszą zapowiedź, mówimy do tej kamery, czy mówimy na wprost? Bo właśnie... Dobrze. Momencik, słuchajcie, bo to jest dosyć istotne, żebyśmy się mogli przywitać z całą Polską do odpowiedniej kamery. Czekamy na informacje i robimy zaraz selfie. Ale ładne dziewczyny. Mam telefon, poczekajcie, tylko... Dziękujemy. Dobrze. Słyszę. Uśmiechnąć się prosimy bardzo. Kamera numer dwa. Gdzie jest kamera? Tam zaczynamy, dobra. Okej, okay. Super, dzięki. Trzy, ręce w górę wszyscy, okej? Ręce w górę. Trzy, cztery. Jeszcze, nie wyszło. Nie wyszło, wyszło jeszcze. Nie ustawiliśmy się dobrze. I on w tym rzędzie. Uśmiech. Super. No mamy. Jak Mateusz. Słuchajcie. Zaraz wypuścimy, a ja jeszcze muszę zrobić, bo one tak robią, że mi się nie podoba. Może ja się zrobię samemu, co? Bo... Nie. Chodźcie, dziewczyny. Jeszcze raz, przepraszamy, jeszcze raz. Rzeczywiście, ty myślisz. Wszyscy w ręce w górę. Słuchajcie, teraz tak pokażcie, jak rytmicznie klaszczecie. Ręce w górę! To jest zły pomysł tutaj. Pierwszy rząd tylko rękoma, tak powiem. Bo się było zabijać. Idziemy i na boku. Zawsze to chciałam zrobić. Mateusz, jakie ty masz kocie ruchy. Jak się wkręciłam tutaj się. Takie fajne uczucie. Podskakujemy! Nie słuchajcie go! Podskakujemy ręce! On się zabijał! Dobra, teraz liczę, tak? Dobra, teraz próbujemy wszyscy zrobić hałas, okej? Trzy, cztery, jeden! No, powiem, że było okej! Było okej, co dzień na taką zabawę liczymy, jeszcze na lepszą. Kto jest Zamościa, ręka w górę? Kto nie jest Zamościa, ręka w górę? Pół na pół. A, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Podczas koncertu mam dwa wejścia, mniej więcej z tej części widowni i liczę na to, że państwo odnajdują w kamerę, tak jak tak w konkursie piosenki Eurowizji to jest często, że za prezenterem machamy, poskakujemy, cieszymy się i pokazujemy, że Zamość się dobrze bawi. I będzie wspominkowy, ale później już jak zaczniemy koncert, to pojawią się wakacyjne hity, które na pewno doskonale wszyscy znają. Będzie formacja Nieżywych Schabów na początek, a to... Za 10 minut idziemy na antenę, w związku z tym... No, za 10 minut się wszystko już tak na dobre rozpocznie. Czekamy.
Antony. Dobry wieczór. Fajnie was widać teraz. Super. Fajnie was widać i dobrze was widzieć. Mamy fajne miejsce. Jeszcze się tu okna, mamy miejsca w Polsce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No tak, znamy się mało. Minuta do anteny. Trzydzieści sekund do anteny. Thank you.
Czy długo będę z ciebie kpić? Trawa wciąż jeszcze zielona. Moja miłość jest szalona. Teraz mówię sens, aby sens. Fantastycznie! Dzisiaj będzie podobnie. Zobaczcie, kto dla was zagra. Lato, muzyka, zabawa. Połowa wakacji już za nami, więc jak się bawić, to na całego. Na rynku w Zamościu zalśnią największe muzyczne perły. Zagrają dla was m.in. Salsa. Marta Gałuszewska. Maciej Miecznikowski i Leszcze. Patrycja Markowska. Rafał Brzozowski. I Ray Wilson. A już teraz przed wami niepoprawni rock'n'rollowcy. Lato i formacja nieżywych schabów. Dobry wieczór, Zamość! Halo, 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 halo! Tużem jest, tużem jest! Na schodach! Cześć! Jak się żyje? Rzecz między nami była cicha. Zdrowem do ciebie, tak jak się wzdycha. I było nam ciasno, miło. Dużo się spało i często było. No i czego, czego jeszcze chcesz? Panowie i panie. Lato wszędzie zwariowało, szalało. Moje serce, lato, lato wszędzie. Dziewczę zaraz padnie w moje ręce. Ręce, ręce, mam ręce i nie kręcę. Piszę, myślę o słowach wiosenki. Żebyś pomyślała, jak jestem wielki. I nie wiesz, że to właśnie ja chcę dać ci wielki wina, halo. No i czego, czego jeszcze chcesz? Refren wszyscy. Every. Lato wszędzie zwariowało, szalało moje serce. Lato, lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz padniesz. Do góry dęce,
i szóste lewice. Mam ręce i kręcę. Co to będzie? Zamojski zamok. Tak na czarę świtem na niebie. Śpiewałem parę dźwięków tylko dla ciebie. I w oczy twoje zamglone spoglądam. Krzyczę głośno, ciebie pożądam. Tylko ciebie, ciebie jeszcze chcę. Jak z refrenem? Lato, lato wszędzie zwariowało, szalało moje serce. Lato, lato wszędzie, kurczę zaraz pamięć. Moje ręce, dziewczyny z nożka. Lato wszędzie, co to będzie? Lato wszędzie. Cudowne miasto, renesansowy rynek w pięknym miejscu. Mam nadzieję, że jutro zwiedzimy. Proszę Państwa, dzisiejszy nasz wykon dedykuję Oldze, czyli Korze, Markowi Jackowskiemu i Tomkowi Stańce, który dzisiaj zmarł. Są tam w górę ręce, machamy im. Są i patrzą na nas. Ławka. Dziewczyna z Zamościa. Czytała książkę na ławce w parku. Jak odpoczyłem, na brzegu siadłem. Podniosła oczy, a ja odpadłem. Czy ktoś jeszcze razem widział? Czy ktoś cokolwiek o nim wie? O nie, o nie, o nie. Czy zakochali się? Zakochali się! Czy ktoś jeszcze razem widział? Czy ktoś cokolwiek? Panie i panowie! Zostaliśmy osobno, a poszliśmy razem. Znowu! Piękne miasteczko, piękne miasto, renesansowy rynek. Piękne kobiety. Kobiety Zamościa. Kobiety Zamościa łączy się. Jeszcze to wrócimy. Do zobaczenia. Miłej zabawy. Cześć. Oglądamy Was. Formacja Żywych Skawów jeszcze dla Was zaśpiewa? Przecież to są takie fajne, całkiem żwawe chłopaki. Oj, ja chyba nie będę próbowała tego zrozumieć, bo to jest męska logika, więc po prostu szkoda czasu. A my mamy tu taki wakacyjny kącik zwierzeń, a w nim dwóch totalnie zakręconych facetów. My z Lizą bardzo lubimy gadać, ale przy nich jesteśmy raczej niemowami, bo nawijają na krowo. Oto oni, Mateusz Szymkowiec z telewizyjnej dwórki i Kamil Noser z zaprzyjaźnionego radia. Cześć chłopaki! Cześć dziewczyny, dobry wieczór Zamość, dobry wieczór Polsko, żeby była jasność na samym początku. Wasze babskie gadanie i nasze rozmowy z Kamilem Noserem z Radia Z to dwie zupełnie inne sprawy. Witajcie po drugiej stronie telewizorów, pięknie dzisiaj wyglądacie. No wyjątkowo Kamil Noser nie w ten
pragniemy pokazać, jaki mamy wspaniały widok tutaj, ze szczytu schodu. Widzisz, Mateuszu, te piękne dziewczyny w bikini, to niektóre no i tych pięknych facetów, którzy dziś będą się dobrze z nami bawić. Tak jest, 7350 to jest numer telefonu, pod którym czekamy na wasze SMS-y z wakacyjnymi postanowieniami, marzeniami, czy wspomnieniami wakacyjnych miłości. Jesteśmy też na Facebooku pod hasłem Lato, Muzyka, Zabawa. Wpadajcie, komentujcie, no i oczywiście piszcie swoje marzenia. A ty masz swoje wakacyjne marzenie? Pewnie, połowę zabójstwa chciałbym wkręcić. Trzymam w takim razie za to kciuki. Dzięki. No dobrze, a już teraz na naszej wakacyjnej scenie dwójki kolejny artysta, bo my absolutnie nie zwalniamy tempa. Jest to muzyk, który grany jest w całej Europie. Dania, Holandia, Czechy, Niemcy, Francja, mało tego, jest producentem, tekstem, DJ-em. Po prostu gromi gościnnie z nim Lukas Meyer. Bawcie się najlepiej. Hey, myślisz, nie możemy doczekać, żebyś tam zobaczyć? A słuchajcie,
Do opowiadania o Zawości jeszcze na pewno wrócimy, ale teraz na tej scenie pojawi się wokalistka o bardzo charakterystycznej fryzurze. Jej utwory mają ponad 100 milionów odtworzeń w sieci. I trzy single pokryły się złotem, platyną, a nawet diamentami. Uwaga, Zamość, przed wami Salsa! Wszystko zmieniło sens, koronny dwie, jedna głowa chce mieć. To wolta zamieni zasady gry, zatracą się w iluzji. I w tepu nakowanym tępie nic nie ma dalej, kończy się wyobraźnia. Szukaj, nie szukaj, zadrutka w moich krzydłach, nostalgia się nazywa. Po drugiej stronie myślę, szukaj, nie szukaj, szukaj. Ah!
właśnie ta was zagra. A w naszym kąciku zwierzeń jest nasz ekspert od gadania. Halo Mateusz, uwaga, uwaga, teraz możesz mówić. Dziękuję królowo, a razem ze mną Natalia Schroeder. Cześć! Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Moja droga, czy ty już byłaś na wakacjach w tym roku, czy jeszcze nie? Tak, udało mi się wybrać na chwilę, zabrałam całą rodzinę i byliśmy w Grecji. Co ta Grecja ma w sobie takiego? Na przykład wiem, że Ewelina Lisowska, która bawiła się z nami w ubiegłym tygodniu w Toruniu, też teraz jest w Grecji. Ja byłam w zeszłym roku, zachwyciła mnie Grecja, Grecy są jakieś, są otwarci, są życzliwi. A tak szczerze mówiąc, to chyba było mi wszystko jedno, zależało mi na tym, żeby po prostu być razem z najbliższymi. A Grecja była ekstra, ale jeszcze bardziej ekstra było to, że byliśmy razem. O, i to jest właśnie najważniejsze. Mam dla ciebie prezent, taki zamojski prezent, proszę bardzo. To jest miód. Wyobraź sobie, że 90 tysięcy kilometrów pszczółki muszą przelecieć i usiąść na ponad 2 milionach kwiatków, żeby taki słoiczek powstał. Ale podobno, zjadamy w tydzień. Ale podobno jak się go spróbuje, to hity się piszą same. To ja zajadam od razu po koncercie. Wakacyjne miłości zdarzały ci się? Jasne, oczywiście. Tak, no, bardzo. Powiedz mi coś. Wiesz co, kiedyś byłam na takim obozie językowym i tam był taki Litwin, Żylwinas. Jeśli oglądasz mnie teraz, to ja pamiętam wszystko. Pamiętam nasz pierwszy, ostatni pocałunek ostatniego dnia, tego SMS-a I love na koniec. Do dziś to miałam 14 lat. Nie będę cię absolutnie dopytywał, Natalio, ponieważ my dzisiaj także marzymy. Masz takiego balonika i jako symbol spełnionego wakacyjnego marzenia puść go w górę, tylko najpierw wypowiedz marzenie. Ty powiedzieć, to się nie spełni. No, ale dzisiaj się spełni. To ja powiem twoje, jakie chcesz. Moje? Twoje. Swoje, to no, chciałabym wydać dobrą płytę w przyszłym roku. Dobra, w takim razie 3-4. Uuuu! Kamienocne, to też jest wyciele. Doskonale się robicie, moi drodzy. Ja nie chcę dobrać telefonu do Natalii, bo się boję, że jeżeli ona złoży szpil swojej parasoli, to ja będę miał przykrości, więc wolę zadzwonić do kogoś z Zamościa i już teraz to czynię. Dzień dobry, moje uszanowanie, kuratorze oświaty, po tej stronie Teresa, prezesa oddział w Zamościu. Proszę pana, telefonuję, ja z dyrektorem rozmawiam, tak? Tak. Proszę pana, telefonuję w delikatnej sprawie. Rodzice napisali donos, że tam u was na informatyce dzieci oglądają gołe psy. Wyjaśnij mi pan to. Oglądają? Gołe psy. U nas jest blokada takich stron internetowych. A jest też na gołe psy, proszę pana? Nie, znaczy ja się nie zajmuję, to się zajmuje mój informatyk. Ja wiem, ta ale... blokada jest na te wszystkie strony. Na informatyce są zajęcia edukacyjne takie, które te tam chyba nie bardzo mają czas na oglądanie jakichś innych... No ale widzi pan, rodzice ja to... piszą, że się zdarzyło. Dobrze, zaraz to będę wyjaśniał tą dobrze sytuację. Proszę bo... pana, to jeżeli nie będziecie mieli, tak się zdarzy, że nie będziecie mieli tej blokady, to niech pan, proszę pana, do mnie pisze do kuratorium, dobrze? Ja wam wyślę, proszę pana, antywirusa blokującego gołe psy. Dobrze. Pani poda mi numer telefonu może do pani, żebym ja... A nie, to wystarczy, że się pan posłucha w Radio Z, ponieważ to wszystko były żarty. Witam, tu Kamil Losel, Radio Z. No ja to tak już tak traktuję, bo mi kamień z serca spadł. Środek lata przychodzi. Wydaje mi się, że trochę kobiety nikomu nie zaszkodzi. Nie w 100% się z tobą zgadzam. A już teraz, moi drodzy, na scenie wystąpi wokalista, na którego widok w większości kobiet miękną kolana, w oczach pojawia się błogość. Za dwie z nich zdobył platynę i złoto. Dwukrotnie zdobył tytuł Super Artysty w Opolu. No i całkiem niezwykle prezesem telewizji przed wami Rafał Brzozowski! No wieczór Zamościa, jak się bawicie? Super was widzę, zaśpiewajmy! Nie widzisz mnie, czy może coś ukryć chcesz? Pomożecie? Nie słyszę! Odwracasz się, gdy pytam, czy jest ci źle, ale są też dużo was. Kiedy będziesz już gotowa, daj mi znać. Jeszcze mogę czekać, dam ci jeszcze czas. Razem być znaczenie czysto inny ma. Chociaż o tym nie no, widzę jednak nas. Tak blisko, ja nie był
ma wiatru i wszystko to sama. A wszystko to sama. Znowu to, everything we know.
mamy ten refren, bo wiem, że jesteście na to gotowi, to chciałbym wam powiedzieć jedno zdanie. Śpieszmy się kochać ludzi, zanim i artystów ze mną żyją, moi drodzy. Jesteście gotowi? Razem ze mną zaśpiewać? Tak! Ostatnio mam wrażenie, czekacie najgłośniej, najczęściej i najszczerzej. Piosenka na tytuł, byle jak. Dzień dobry.
Rozkręca dziś Zamość. Na wieku. No super. Świetnie się bawimy, ale słuchajcie, chciałabym jeszcze powiedzieć o czymś bardzo ważnym. My się tutaj beztrosko bawimy z naszymi gwiazdami, ale w rzeczywistości taki koncert to ogromne wyzwanie organizacyjne i finansowe, więc żeby wszystko grało, potrzeba pracy kilkuset osób. No nie byłoby dzisiejszej imprezy, gdyby nie kilka zaprzyjaźnionych
firm i chcielibyśmy w tym miejscu serdecznie właśnie im podziękować. Tu mamy ich logotypy zresztą właśnie. Koncertu, a są to Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ZOW Zamość. Brawa! Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka ZOW w Zamościu. Brawa! I Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka ZOW. Dziękujemy! Bardzo, bardzo! Z nami jesteście. Wielkie brawa Państwu. Wielkie brawa! Później! Przypominamy, druga część koncertu, więc absolutnie to jeszcze nie jest koniec. Jesteśmy dopiero na półmetku, ale druga część jest zawsze lepsza. W związku z tym się dopiero zacznie. To jest kamień, który właśnie nam mi przeszkadza na górze przez cały czas. Słuchajcie, moi drodzy, wielkimi brawami podziękujmy dziewczynom. Dziewczyny idą teraz rzucić sobie nowe. A, bo one się to przebierały. Tak, tak, tam są kreacje nowe. No to odprowadzamy brawami. Wielkie brawa na zawsze. Ja nie wiem, czy jak przedstawiałem muszę też powiedzieć, że w drugiej części też mam rozmowę z publicznością. Bardzo fajnie, bardzo Państwu dziękuję, tutaj idę w tą stronę sceny, bo to bardzo fajnie wyszło. Bardzo dziękuję i nie udało się, bo nie zdążyliśmy... Człowiek, który ubiera się w pepko! Kłaniam się. No cóż, ja tylko ubieram się w Kastorowie, bo tam mam rabaty. Jak się bawicie? Słabo, wiecie co, ja mam słuchawkę w uchu i mało co słyszę. Jak się bawicie? Dobrze? A będzie jeszcze lepiej. Moi drodzy, ja mam taką technikę. Jeżeli macie więcej, dajcie czadu. On później robi zdjęcia, wrzuca na Face'a i mówi jaki czad. Dobrze, super, możesz jeszcze pobić Toruń. Potrzebuję jeszcze więcej latarek. Mogą być flesze, ale to ładnie wygląda. Reżyserzu, widzisz to? Jak widzisz, to dobrze. Uwaga, moi drodzy. Na 3-4 Polsza Seba, aby skaśmy trochę światła, dobra? Ja zrobię filmik z tego wszystkiego, bo nikt mi nie uwierzy, że tacy zakręceni ludzie są tutaj w Zamościu. Dobra, ale ładnie, Seba już przygasił wszystko. Poczekajcie, bo jakiś nos mi się pojawił w telefonie, nie chcę go. Okej? Okay. Jezus Maria. Komu bateria pada? Poproś koleżankę. Dobra, wiem, musicie mieć sprawne baterie. O, tutaj ktoś z gazety też pstryka. Uwaga! Zamość, zaczynamy świecić! Tak się świeci Zamość! Ale fajnie! Super czas! To jest niesamowite! Tutaj wszyscy mają telefony komórkowe i właśnie teraz świecą nimi. Super! Zobaczcie się na fejsie. Możecie zgasić, poproszę o światło. I teraz klasycznie sprawdzimy, czy faceci pokonają kobitki, ewentualnie kobitki facetów, w okrzykach. Panowie, dajcie! Jakie piękne dziewczyny! Zobacz, nawet spodnie dresowe, taka jest rasta manka. Ale ekstra, przewiewna tutaj jest, spodnie dresowe może być. I jeszcze mamy niebieską kieckę. Piękna. No dobra, to ja was nie zagaduję. Jeszcze tylko zapytam, co tam u was? No i gitara, o to chodziło. Bawcie się dobrze, miejcie dobre wspomnienia. Pamiętajcie, na kolejnej piosence zapalcie swoje telefony komórkowe. W sensie nie zapałka jaramy, tylko lampki, dobra? Włączcie, zróbcie szał. Zróbcie lepiej niż ze mną, dobra? Niech Ryszard się ucieszy. O, bo fajnie to wygląda w kamerze. No to fajnie jesteście. Dla mnie to robicie? Róbcie tak dalej. Zdjęcie, uwaga! Ale na wciągniętym brzuchu, poczekaj. Jestem grubo. Co się stało? Matka! Matka w telefonie! Cześć matka, pozdrawiam cię! Połączyła się z matką, już nie wiem przez kogo, nie ma sieci. Dziewczyna całej Polsce nam zużywa, a tutaj nie można połączyć się z internetem. Okej. No to na do widzenia. Będzie jeszcze jeden skręt. Mam nadzieję, że będziecie się bawić dobrze. Cześć, nara, pozdrawiam i do usłyszenia. Pani będzie teraz publiczność liczyć, wejść do anteny. Bardzo zaprosimy. Tam sygnał 10 pytań.
muzyka, zabawa. Szalona wakacyjna impreza dwójki opanowała dziś Zamość. Przed wami muzyk, instytucja. Gromi. So hard to breathe. A leap of faith now haunting me. What happened to yours? It's always you and me. I wanna feel alive when I'm running through my life. So help me to ignite the spark I feel inside. So help me now. Wakacyjna trasa dwójki gra dziś w Zamościu. Wystąpią dla was Patrycja Markowska. Jeszcze nie do pierwszej łzy. Sansa. Znowu już wiedzę dać ponad, jeśli już mam. Formacja nieżywych schabów. Natalia Schroeder. Wszędzie wiszą Ray Wilson. Nowi specjaliści od dialogu damsko-męskiego. Maciej Wiecznikowski i Leszcze. Jak, pośpiewamy trochę? Hop, 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 hop! Jedziemy! Hej, hej! Uha! Ta dziewczyna, ty nie masz serce tak jak szczery. Ta blondyna, zrobi wszystko dla mej żeny. Ta dziewczyna, ty nie masz serce tak jak szczery. Ta blondyna, idę zwiedzać Zamość. Kiedyś w sobie zakochany jest.
pożegnić się, że w ramionach każdej damy byłem chwilkę, może dwie. Uśmiech mam bez myśleń. Mówią na mnie słodki jar. Zakochałem się, tak zakochałem się. Śpiewacie też? Zakochałem się. Zakochałem się. A w kim? Ta dziewczyna. Ta dziewczyna. Tnie me serce, tak jak sen. Ta blondyna. Ta blondyna. Zrobi wszystko dla mych sen. Ta dziewczyna. Ta dziewczyna. Tnie me serce, tak jak sen. Ta blondyna. Ta blondyna. Zrobi wszystko dla mych sen. Siedem dni i siedem nocy, siedem westchnień mej mocy. Wykupiłem na loterię, los by sprawić radość jej. Ja się czuję dzisiaj gorąco. Oj, przygotowałem się, tak chciałem być kapitanem, bo my z nadmorza jesteśmy. Wszystkie tatuaże mi spłynęły dzisiaj. Nie wiem, co się dzieje. Macie wyobraźnię? Dobra, to wyobraźcie sobie, że kto rządzi na okręcie? Wyobraźcie sobie, że kapitanem jestem ja. Macie wyobraźnię? Widzicie moje mięśnie? Kto widzi moje mięśnie, daje brawa. Macie wyobraźnię. Macie wyobraźnię. No dobra, to śpiewamy? Zobaczymy, jak z tym śpiewaniem. Hej, hej. Hej, hej. Dobra, dobra, ja sprawdzę, kto to śpiewa. Dzielimy Zamość na pół. Nie podpowiadać, najpierw ta strona. Hej, hej. Hej. Ta strona bije brawo tej. Rewanżyk! Hej! Uha! Uha! Ta strona bije brawo tej. No to same dziewczyny jeszcze. Hej, hej! A hej, hej, hej! Panowie, bijemy brawo dla dziewczyn? No to teraz mężczyźni, liczę na was. Panowie, chcę was usłyszeć. Hej, hej! Hej, hej! Uha! Uha! Panie biją panu. A my do portu i na przepustkę. Kombinuj dziewczyno z kosmiczną. Kombinuj dziewczyno, niech te wdzięki przewiną. Uśmiechaj się błogo, jeśli chcesz być samym młodą. Kombinuj dziewczyno, niech te wdzięki przewiną. Uśmiechaj się błogo, jeśli chcesz być samym młodą. Mogę czekać długo na którąś z was. Ja mam na to czas, ja mam na to czas. Jak wytrawne wino, zapamiętaj dziewczyno. Im starszy, tym lepszy i po soli i po gładzie. Kombinuj dziewczyno. Uśmiechaj się błogo, jeśli chcesz być za mną młodą. Kombinuj dziewczyno. Uśmiechaj się błogo, jeśli chcesz być za mną. Tańczymy? Idę do was. Mam wrodzony talent, urok i plus. A ty tylko masz ambicje. Widzę wzrok innych kobiet, które mówią o tobie, że silikonta nie wiążesz z tym nadzieję. Kombinuj dziewczyno. Uśmiechaj się błogo, jeśli chcesz być za mąż młodą. Kombinuj dziewczyno. Uśmiechaj się błogo, jeśli chcesz być za mąż młodą. Idę do was. Tu jeszcze nie byłem. Wow. Wow. Nie, no wejdę na sam szczyt. Cześć. Mam nogi jak ubogi krewny sprintera. A ty swoje golisz jak pływak do zera. Palejasz pasemka i krótka sukienka. Oczy błyszczą duszem, polujesz na mundurze. Kombinuj dziewczyno, niech te dzięki przeminą. Uśmiechaj się głowę, jeśli chcesz być za mąż młodą. Kombinuj dziewczyno. Uśmiechaj się głowę, jeśli chcesz być za mąż młodą. Hopa! Kombinuj dziewczyno. Uśmiechaj się błogo, jeśli chcesz być za mąż młodą. Hop! Pięknie!
przyroń, że dzięki wszystkim. Uśmiechaj się głowę, jeśli chcesz, załóż mu. Kombinuj ile przyroń, że dzięki wszystkim. Uśmiechaj się głowę, gdy chcesz, załóż wyjść. Śpiewali kombinuj dziewczyno, ale ja wiem, że tak naprawdę co oni myślą. To jest tak zwana esencja poetyka, czyli artyści mogą mówić co chcą, bo są po prostu artystami, a my wiemy, że bez kobiet mężczyźni chleb z keczupem by jedli. No jak ja lubię, jak ty jesteś taka ostra. Czyli co, wracamy do gry? Bo już za chwilę na tej scenie pojawi się wokalistka o bardzo pozytywnej, różowej energii. W zeszłym roku wygrała The Voice of Poland, gdzie rozsłuchałam sobie samego Michała Szwanka. Właśnie pracuje nad swoją debiutancką płytą. A kawałek, który za was zaśpiewa, dotarł na pierwsze miejsca największych rozgłośni radiowych. Przed wami Magda Gałusiewska. Chodź na już, nie chcę czekać dłużej. Tu tracę oddech, ślad mych słów rozwieje wiatr. Brak mi słów, potrzebuję ciebie tu. Coraz więcej myśli w głowie, nie o tobie mam. Mocno trzymamy kciuki za jej pierwszą płytę. A ty, Iza, pamiętasz swój debiut?
Oj tak, doskonale to pamiętam, to było miejsce w armii i masz 16 latek, miałam wtedy 16 lat i gadałam straszne głupoty jurorom i jest mi do tej pory wstyd, ale zdobyłam koronę. A, czyli się opłacało! Dokładnie. No ja też pamiętam swój debiut, to był Piotruś Pan, musical w Teatrze Roma i tam tańczyłam swoją wymarzoną rolę Tygrysicy z Williamsem. Oj, chciałam to zobaczyć. Za to, co zobaczmy, może to teraz słychać u naszego tygryska, ale z mikrofonem w dłoni. Mateusz, halo, halo. Jeszcze raz. Wiedz latać ponad, tyle sił mam. Życzę to ja! I oczywiście ja spaliłem, bo ja śpiewać nie potrafię, ale ty robisz to fantastycznie. Moja droga, jak się bawi dzisiaj publiczność w Zamościu? Ja tam publiczność doskonale znam. Podobno na Juwenaliach występowałaś. Tak, słuchajcie, to jest po prostu totalna petarda. Uwielbiam to miasto, uwielbiam tu wracać i cieszę się, że tym razem w takiej sytuacji medycznej. Zamoście, wy to słyszycie? Dzisiaj wakacyjne przeboje wybrzmiewają na naszej dwójkowej scenie. Czy ty masz taki przebój wakacyjny, niezapomniany? Tak, mam. Zespołu Bakara. No dobrze. Lepiej nam chyba wyszło z tańcem niż ze śpiewaniem. Mam na ciebie Zamojski miód. Podobno po nim wakacyjne przeboje piszą się natychmiast. Słuchajcie, takie przepisy specjalne, naturalne, najbardziej są inspirujące, więc dziękuję. No dobrze, to jeszcze na koniec pokażę ci, żebyś marzenie wakacyjne swoje wypuściła w niebo na Zamość. To będzie. Uwaga, słuchajcie, moje wakacyjne marzenie to jest to, żeby mieć w ogóle jakiekolwiek wakacje w tym roku. Gdzie? Na Sardynii, do Flamingo. A ja miłości nam życzę, nie tylko wakacyjnej, tylko w ogóle. 3, 4. Noc jeszcze młoda, więc nikt nie myśli o odpoczywaniu, szczególnie, że już za chwilę na tej scenie pojawi się wokalistka, która jest genialna, zarówno w rockowych kawałkach, jak i w takich wolniakach do przytulania. Wydała już 7 płyt. Na pierwszych miejscach i z przebojów miała kilkanaście z nich. Rockowa dziewczyna. Jeszcze raz, jeszcze noc taka młoda. Jeszcze raz, co ma później tego szkoda. Jeszcze raz, sobie duszę, jedno ciało. Jeszcze raz, po człowieku będzie biało. Co z prochu powstać ma teraz. Dobrą swym wrog. Jeszcze raz, zabierzmy na dziewczynce. Jeszcze raz, powiedz, że nic się nie liczy. Zatańczmy. Jeszcze raz zabijmy mnie do pierwszy. Jeszcze raz powiedz, że nic się nie liczy. Zatańczmy, zatańczmy tak jak jeszcze nic. Jeszcze raz czasu spłynę się z gorąca. Jeszcze raz chcę do pełny słońca. Jeszcze raz chcę usłyszeć jak mnie powasz. Jeszcze raz zamiast gasę w twoich dłoniach.
zawsze i łzy. Jeszcze raz powiedz, że nic się nie liczy. Zatańczmy, zatańczmy. Zerwij ze mnie w Zamościu wstyd. Jeszcze raz. Wyglądacie pięknie. Słuchajcie, dla mnie to jest bardzo wyjątkowy wieczór. Dzisiaj, w zasadzie mogę powiedzieć, naprawdę dla takich chwil się żyje. To, że będę śpiewała z nim duet, jest dla mnie ogromną przyjemnością. Ray Wilson dzisiaj w Zamościu. Constantly Reminded. Wielki okrzyk! Between us, I sent you slow moving away. Not taking me with you. If all the years amount to nothing, with the future so unclear, is this what it was all for? Do you want me to leave here?
przychodzi taki moment podłamania, że ten remont łazienki nadal nie jest zrobiony, a wy siedzicie na, tutaj na rynku, bawicie się spokojnie, remont nie zając, poczekaj. Ale noc z takimi gwiazdami zamościł szybko się nie podniósł, więc bawcie się z nami do upadłego. Bo teraz zaśpiewa gwiazda obdarzona suchem absolutem, gra na fortepianie i skrzypcach, a na swój debiutancki album na interpretację napisała teksty, muzykę i dostała złotą płytę, drodzy Państwo. Powitajcie ją, Natalia Schneider! Wsparli nas w wersie, który brzmi tak. Nie będę płakać, nie będę płakać. Zróbmy próbę. Nie będę płakać, nie będę płakać, nie będę płakać. Parasol! Czemu mam wrażenie, że to sen, skoro nadal czuję dotyk twoich. Dłonie zaciśnięte, pulsy spokojne.
miłości święte. Nie wiem, co mam teraz robić, jak się wyswobodzić, jak przekonać strach i gniew. Nie wiem, czego mam się złapać, gdzie jest moja prawda. Nie mam siły, jak mam iść dalej, gdy z siebie całej wszystko oddałam ci. Wsiadę, wpuszczam złość, z kamieni wznoszę stos. Nie będę płakać, nie będę płakać. Zmieniam kolejny bieg, będzie lepiej, będzie lżej. Nie będę płakać, nie będę płakać. Wymazuję ciebie stąd i prostuję palce rąk. Nie będę płakać, nie będę płakać. Wracaj! Nie wracaj! Idź, tylko ty tylko chcesz. Nie zatrzymuj się. To był tylko sen. W górę! Parasole spadał w świt. Ostrze noże, ostrze kły. Nie będę płakać, nie będę płakać. Pięścią w ścianę wpuszczam złość. Z kamieni wznoszę stos. Nie będę płakać, nie będę płakać. No i czy nie było prościej przyjść tutaj, zapytać? Ja bym powiedziała dokładnie to samo, bo w końcu wakacyjna trasa, bo jest to samo zdrowie. Dokładnie tak, a teraz zaśpiewam gwiazda, o której dziennikarze mówią, że wymyśliła nowy rodzaj polskiego popu. Za co się złapie, to jest hit. Ale trzeba też dodać, że jest to zawodowa muzykoterapeutka, pracuje między innymi z chorymi dzieciakami. Dziewczyno, respekt! Przed wami Salsa! Świat swoich oczach, naucz mnie od nowa. Jutro znowu do ich wie zadać ponad. Jeśli umarł, przyszedł ja. Kiedy miga świat.
wczoraj odeszła wybitna artystka, niezwykle bliska mojemu sercu, ponieważ gdyby nie ona między innymi, to pewnie nigdy nie znalazłabym się w tym miejscu, w którym dzisiaj stoję. To ona kilka lat temu motywowała mnie, bym do końca na scenie pozostawała sobą w swoich kompozycjach i w tym, jak to prezentuję. I powiem wam szczerze, że jeżeli pozwolicie, to bardzo bym chciała zadedykować kolejny utwór właśnie Korze. I będzie mi też bardzo miło, jeżeli zechcecie stworzyć razem ze mną ten moment i odpalicie światełka w telefonach. Wszyscy, tak żeby nas bardzo dobrze było widać z góry. Kolejny utwór Motyle i Ćmy. Dawajcie, odpalajcie. Cudownie. Pięknie to wygląda. Dziękuję. Przecież mogło być inaczej niż jest. Życie układa się dziwnie tak. I to nic, bo wszystko jak zawsze wiem, przejdzie mi. Chciałabym móc już nie starać się mieć wszystko. Tak wspaniałą publikę ze swoimi plecami, jak można nie być naładowanym. Rozumiem, no dobrze, to trzymam kciuki w takim razie. Chyba dumny jesteś, że jest koncert w Zamościu, Lato Muzyka Zabawa. Występujesz ty, ale też twoja podopieczna z 8 edycji, zwyciężczyni Marta Kałuszewska. Ja jestem super dumny, jeszcze się z nią nie widziałem, ale przysyłam jej moc buziaków stąd, a później na pewno na jakimś afterze się spotkamy. Co jeszcze zaśpiewasz? Przed nami Don't Poison Your Heart. Nie możemy się doczekać. Słuchaj, dzisiaj także marzymy, tak wakacyjnie marzymy. Mam dla ciebie balonik. Symbolicznie, wypuścisz go za chwilę w niebo nad Zamością, ale najpierw wypowiedz to marzenie. Swoich marzeń nie wypowiadam, aczkolwiek... Ale się spełniają, także tak. Za wszystkich trzymam kciuki i życzę wam wszystkiego najlepszego, a swoje marzenia tutaj wkładam do tego balona. Niech leci! Poleciał, brawa! Nie, jeszcze nie, ale czekam na to. No to ja czekam na twój numer telefonu i chętnie zadzwonię, żebyś później nie... 0700? No, okej, teraz podajesz. Dobra, poza anteną też zapiszę sobie. A już teraz zobaczmy, kogo w Zamościu udało mi się jeszcze wkręcić. Halo? Dzień dobry.
dobry, czy ja do pani Anety się dotelefonowałam? Tak. Dzień dobry, poczta po tej stronie, naczelniczka Zakiszona Iwona po tej stronie. Proszę pani, ja dzwonię z zapytaniem państwu. Będziecie mieli proso. Ale co to jest? Jeszcze raz widzę. Będziemy przechodzili na gołębie, proszę pani, które dostarczą awizo. Stąd no. Musi być proso, żeby gołąb mógł dolecieć, proszę pani, dodziobać no. I zostawić awizo. Ale jak mamy to załatwić? Może pani kupić sobie w sklepie to proso, rozsypać, proszę pani, na parapet i jeżeli będzie coś do pani, to wtedy gołąb podleci, proszę pani, po dziobie i zostawi. A niech mi to pani to tylko tu będzie u mnie przy mieszkaniu, to jak to jest? No w większości, proszę pani, u lokatorów, wie pani. I ja teraz dzwonię, proszę pani, bo tak, awizo będzie, proszę pani, przez gołębie, a te polecone, proszę pani, no to już będzie przez albo bociana, albo dzięcioły. No bo teraz jest pani to dłamać, tak? Tak. A później, proszę pani, przejdziemy na gołębie. No ja będę miała skarbnik rezerwowy, popatrz na okno. Dobrze. I będzie proso? Tak. Wie pani, bo gołąb niczego innego nie zje, więc... Musi to... Dobrze, to zaraz się najwyżej kupi, będzie mam problem. Dobrze. To jak będziemy już ruszali z tym projektem, proszę pani, to ja jeszcze zadzwonię, dobrze? Dobrze. Ale wcześniej to niech się pani posłucha w Radiu Z, ponieważ to wszystko były żarty. Witam tu, Kamil Nosel, Radio Z. No właśnie tak teraz myślę sobie, ja mówię, przecież nic z takim czymś nie słyszałam, ja by jakieś nowości może, no ale... Słuchajcie, jakby co? My już mamy proso, więc czekamy na awizo, śmiało piszcie. A teraz kochani, wiecie czym jest zasada zachowania energii? Już wam tłumaczę, chodzi o to mniej więcej, że suma energii na świecie jest zawsze taka sama. Nigdy się nie zwiększa, nigdy się nie zmniejsza. A mówię to dlatego, że uważam, że dzisiaj w Zamościu wytworzyliśmy dodatkową energię i wystarczy tak wspaniała publika i prawdziwe gwiazdy i proszę bardzo. A teraz rozbuje nas zespół, który gra już od 30 lat. Mają na swoim koncie 12 płyt, nominacje do Fryderyków i milion wygranych plebiscytów i nagród. Występowali dla 100-tysięcznej publiczności na koncercie Michaela Jacksona i dla równie wielkiej publiki na Sylwestrze z dwójką. Przed wami Olek Klepacz i absolutnie odlotowa formacja nieżywych schabów. Dobry wieczór państwu, po raz drugi nisko się kłaniamy. Jak włosy? Ale pisk, jak włosy. Chciałabym, chciała. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, refreny wy, zwrotki my.
Przepraszam, co wy robicie przed obą? Ci się chyba imprezki pomyliłeś. Ćwiczę taniec Kaylee. Chcesz może spróbować ze mną? Nie, no, no po co? No bo chcę się sprawić przed naszym kolejnym gościem. Och, u niego w kraju wszyscy tak tańczą. To jest rodowity Szkot. Jest gitarzystą, wokalistą, kompozytorem i autorem tekstów. To jest prawdziwa potęga rocka. To właśnie on zastąpił Phila Collinsa w legendarnej grupie Genesis. Ale uwaga, jest też polski akcent. Otóż przyjechał na koncert do Polski, poznał miłość swojego życia i stwierdził, że zostanie tutaj u nas już na zawsze. Przed państwem Ray Wilson! Twice, 'cause
it's another day for you. It's you. Chasing high and low, but knowing where to go.
Mateusz. Tak jest, impreza na Mazamońskim Rynku Wielkim rozkręcony! Warto było przyjechać? Pewnie, że tak super! Dlaczego warto było przyjechać? Mega zabawy. Mega zabawy, tak jest. 7350 to jest numer, o którym czekamy na wasze SMS-y z pozdrowieniami. Jesteśmy także na Facebooku Lato Muzyka Zabawa, tam was zapraszamy. Spełniamy dzisiaj marzenia, gwiazdy już swoje baloniki puszczały w niebo. No to w takim razie proszę bardzo. Jakie jest pani marzenie? Tak, i puszczamy w takim razie balonik w górę, niech leci, niech się spełni. Na koniec jeszcze piękny Mateusz, po pierwsze chciałem pozdrowić pewną zamojską kwiaciarkę, która podarowała mi dzisiaj ten piękny goździk, żebym miał w swojej stylówce elementy zamojski. Bardzo dziękuję. A po drugie, proszę przyznać, że mam piękne wspólne mazurce. Słuchajcie. Moi znajomi często mówią, że jestem chłopczycą, bo zachowuję się jak facet. Dzięki, ale ja wiem, że ja jestem tą chłopczycą. No i na przykład sprawdzam różne rzeczy w internecie i tym razem również tak się zdarzyło. Nie, poczekaj. I sprawdzałam, słuchajcie, czym się różnią zapasy w stylu klasycznym od zapasów w stylu wolnym. Otóż tak, w stylu klasycznym chwyty są dozwolone tylko powyżej pasa, a w stylu wolnym możemy łapać za co tylko chcemy. Nie. Przykład za nogi. Ojej, nie ogarniam się, Iza, nie ogarniam. Ale ja to sprawdziłam, bo mam swój powód. Za chwilę wystąpi przed nami wokalista, który przez 10 lat zawodowo trenował właśnie zapasy w stylu wolnym i do tego zajął trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski. Dodatku jego serce należy do Zamościa. Mieszkają tutaj jego dziadkowie, a on co roku przyjeżdża na wakacje. Przed wami Rafał Brzozowski! Witaj się ponownie. Już wiem, odchodzisz, to nic nie szkodzi. Co dzień powoli nie ma nic. Znów jest zwyczajnie, raz też co najmniej na dwie połowy dzień czas. Co dzień kolorów jakby nie przeze mnie tylko nie, przeze mnie znów nie tak. Nie łączy nas nic już, nic już, nic już jakiś czas. Nie czeka nas nic tu, nic tu, nic tu nie ma i tak. Trzeba do wody, rozmów, listów, telefonów i domysłów. Nie łączy nas nic już, nic już, nic już jakiś czas. Już wiem, to minie za rok, za chwilę. Ja też wyżyłem jakiś czas. Jesteście tutaj? Ze zdjęć pozorów został dzień. Nie jestem sobą, wiem. Nie jestem taki sam. Nie łączy nas nic już, nic już, nic już jakiś czas. Nie łączy nas nic już, nic już, nic już jakiś czas. Załóż to tak, żeby trochę góry! Właśnie on, wiesz o kim mówię? Wiem, kapitalny wokalista, charyzma jakich mało.
I to chyba najfajniej ubrany muzyk w Polsce. Każdy szczegół ma dokładnie dopasowany. A pomyśl sobie jeszcze o jego włosach. To jest istna palnia. Uwaga, przed wami Michał Szpak! Zatrzymać czas. Mogę zostać dłużej, jeśli zechcesz.
chcę z tobą zmienić świat. Możesz zostać przy mnie, jeśli zechcesz. Pójdziemy jeszcze raz. Co dobre w nas. Ustronne iść, powiesz mi. W dłonie schowam cały strach. Przyjdę tysiąc mil na kilku chwil. Wiem, na wiele mnie nie stać. Chciałbym zostać swoim bohaterem. Choć na chwilę mógł zatrzymać czas. Mogę zostać dłużej, jeśli zechcę. Tylko ciebie pojmam. Nigdy nie mów, że nie spełni się. Sekret, który znam. Jeśli na co wierzysz bardzo. Musieliśmy się pożegnać z widzami dwójki po prostu. Już. A teraz się będziemy z wami żegnali dłużej. Jak było? Ej, słuchajcie, ja zawsze chciałam się rzucić w tłum, okej? Nie, rzućmy Mateuszem! Nie! Rzućmy Mateuszem! Ta wysoka jestem, bym pół rynku zajęła, bez sensu. Szanowni, zgromadzeni tutaj, moi drodzy, byliście kochani. Te światełka to był ogień, to był szał, to było niedowierzanie. Jeżeli macie swoje telewizory, to włączcie bodajże VOD. Tam będziecie mogli się pooglądać. Powtórki też kiedyś gdzieś będą latały. Powtórki TVP Polonia i TVP Rozrywka. Słuchajcie, ja muszę to zrobić. Zamość, jak się bawiliście? Ej, weźcie swoje telefony i zróbcie im foto, żeby byli na waszych Instastory, dobra? Wyślijcie mnie na Insta, dobra? Ja sobie zapiszę. Dodajcie ich do znajomych, niech nie będzie im przykro. Nie, jak chcecie, to zdjęcie z publicznością, bo wy zrobiliście swoimi telefonami, oni nigdy mi tego nie przyślą i to będzie krótko. Dobra, robimy to tak. Uwaga, wciągamy brzuchy. O, takie bardziej kosztowane. Słuchajcie, ja chciałem podziękować bardzo tej części publiczności, bo akurat w tym momencie tej części, bo tu mieliśmy wejścia. Bardzo, bardzo dziękuję. Super Państwo zaprezentowali tę atmosferę, którą mamy dzisiaj w Zamościu. A ja bym chciał podziękować tej części publiczności, bo nikt ją nie docenia. Słuchajcie, powiem wam tak. W Toruniu w ubiegłym tygodniu było bardzo fajnie, ale w Zamościu dziś było jeszcze! Bardzo wam dziękujemy, naprawdę. Chyba fajny koncert, nie? Mamy nadzieję, że się spotkamy za rok i za rok również będzie fajnie i będziecie nas miło wspominać, czy nie? Macie świetną energię i bardzo fajnie zaprezentowaliście dzisiaj miasto. Bardzo fajnie było u was gościć. Przepięknie u was jest. I mamy nadzieję, że wielu turystów dzięki temu koncertowi, bo przecież o to chodziło, żeby się bawić, ale też zapromować Zamość, przyjedzie do was. To wspólne. Dobra, teraz ja chcę coś powiedzieć. Trzy, cztery. Ja jeszcze nic nie mówiłam, chciałabym powiedzieć tylko, że słuchajcie, wyszłam po pierwszym miejscu, wejściu i zobaczyłam was wszystkich. I mówię, Boże, tylko żebym przeżyła to pierwsze wejście. Przeżyłam. Zeszłam na dół i mówię, mogę umrzeć, to było takie super przeżycie i widziałam te twarze, każdy z was uśmiechnięty. Naprawdę wam dziękujemy, bo my tak nie mówimy tego po prostu. Słuchajcie! Dziękuję!
wszystkiego dobrego. I pięknego wieczoru. Do zobaczenia i do usłyszenia. Słuchajcie, do zobaczenia. Jeszcze moja mała prywata, będę krążył z wami, między was, z mikrofonem Radia Z. Powiedzcie coś fajnego, dobra? Ale coś takiego, co nie będę musiał wypitkać, okej? Okay? Dzięki. Pa, pa. Na razie. Cześć. Cześć. Do zobaczenia. Prawdziwego. Tam nie?
Teraz my możemy. Pana szefa! Ale to się wygląda! Dziewczyny, żeby tak.